Podczas styczniowego posiedzenia Rady Miejskiej prezydent miasta przedłożył rajcom projekt uchwały zmieniającej budżet miasta na bieżący rok. Wśród licznych zmian zmniejszenie dopłat do Parku Naukowo-Technologicznego. Uzyskane w ten sposób środki, 700 tysięcy złotych, zostaną przeznaczone na odświeżenie elewacji ratusza. Przeciw temu rozwiązaniu opowiedziała się radna Anna Gawlińska. Zamiast zwiększenia planu w dziale 750, rozdział 75023, kwota 700 tysięcy, tam było zadanie rewitalizacja zabytkowych elewacji ratusza miejskiego, kwota 700 tysięcy, dokonać zwiększenia wydatków o właśnie te 700 tysięcy w dziale 600, transport i łączność, rozdział 60016, paragraf 6050, zadanie przebudowa ulicy Paca. Jako ugrupowanie mieszkańców Suwałk uważamy, że elewacja ratusza nie jest w tak tragicznym stanie jak ta droga, a mieszkańcy osiedla Północ już od kilku lat zabiegają o jej wyremontowanie, o czym świadczy choćby 1530 głosów oddanych w projekcie tegorocznego budżetu obywatelskiego. Niech więc z okazji 300-lecia miasto zrobi też coś dla ludzi, a nie tylko dla budynków. Do tego wniosku radnej Anny Gawlińskiej odniosła się radna Mariola Karpińska z klubu PiS. Bardzo trudno nie zgodzić się z moją przedmówczynią, natomiast są tak zwane priorytety. Przede wszystkim mamy piękną starówkę, która jest jak bardzo piękna, tak bardzo zaniedbana. I myślę, że każda złotówka, jaką można wydać na zachowanie zabytków w Suwałkach, jest to bardzo istotna sprawa i bardzo potrzebna. Jest to spuścizna naszych przodków i wygospodarowanie środków na zabytki jest jak najbardziej wskazane i przede wszystkim zbliżające się 300-lecie wielkimi krokami, tak jak pan prezydent też powiedział. Jest to wizytówka miasta. Nie możemy przyjąć gości w brudnym mieście, odrapanym ratuszu i z prezydentem, któremu żałujemy na insygnia. To jest moje stanowisko. Do opinii radnej z Prawa i Sprawiedliwości odniósł się z kolei Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej. Ja chciałbym przypomnieć, że my bodajże 2 miesiące temu już przerzucaliśmy pieniądze przeznaczone na remont ratusza w kwocie, jak dobrze pamiętam, 700 tysięcy. Na skądinąd ważny remont basenu przy szkole numer 10. Także jeżeli idąc tym tokiem przeznaczymy znowu te pieniądze na remont ulicy Paca, też bardzo ważne, to następnym razem znowu ktoś wyjdzie z pomysłem, że następne pieniądze zaoszczędzone na remont ratusza znowu przeznaczamy na inną ulicę. Przedmówcom wtórował również klub Łączą Nas Suwałki. W efekcie Rada odrzuciła wniosek radnej Gawlińskiej i uchwała o zmianach w budżecie została przyjęta w przedłożonej przez prezydenta wersji. Ratusz będzie odświeżony. Jeśli zaś chodzi o ulicę Paca, prezydent zapewnił Radę, że trwają rozmowy z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową, które mają na celu wspólne sfinansowanie remontu osiedlowej drogi.